Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na podstawie artykułu 15 ZZX ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw dzisiejsza sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli w zdalnym trybie obradowania. Zgodnie z paragrafem 36 ustęp 1 Statutu Miasta Wałcz otwieram nadzwyczajną 39 sesję Rady Miasta Wałcz. Nadzwyczajna sesja została zwołana na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Miasta, który wpłynął do Biura Rady Miasta w dniu 23 sierpnia 2021 roku. Serdecznie witam panie i panów radnych, kierownictwo urzędu, witam również serdecznie pozostałe osoby uczestniczące w dzisiejszej sesji. Przejdę teraz do sprawdzenia obecności. Goszczyński Maciej obecny. Ogonowska Anna. Jestem obecna, witam państwa. Piotrowski Krzysztof. Witam państwa, dzień dobry, obecny. Ćmiel Bartosz. Obecny, dzień dobry. Giłka Marek. Obecny, dzień dobry. Gnojewski Tadeusz. Dzień dobry, witam państwa, obecny. Korzeniewska Anna. Dzień dobry, obecna. Ksepko Andrzej. Witam wszystkich, jestem. Kuch Halina. Dzień dobry, obecna, witam wszystkich. Łakomy Paweł. Jestem. Mikłaszewicz Alfred. Dzień dobry, obecny. Minkowska Maria. Obecna, dzień dobry. Romanowski Piotr. Witam serdecznie, obecny. Ryder Zdzisław. Witam serdecznie, obecny. Szala Dariusz. Dzień dobry państwu, jestem obecny. Świątkowska Magdalena. Dzień dobry, obecna. Terefenko Bożena. Witam, obecna. Towalewska Bogusława. Dzień dobry, witam państwa. Trojanowska Kamila. Nie widzę. Wilczyńska Katarzyna. Wilczyńska Katarzyna. Przed chwilą była na wizji. Dzień dobry, witam wszystkich. Jeszcze obecnie. I Wojtanek Piotr. Obecnie. Na podstawie paragrafu 36 ustęp 2 Statutu Miasta Wałcz stwierdzam, iż zgodnie z listą obecności na 21 osób ustawowego składu Rady w obradach uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum i uprawnia do podejmowania prawomocnych uchwał. Szanowni Państwo, informuję, że porządek 39 sesji Rady Miasta zostaje zmieniony w następujący sposób. Dodaje się punkt 3. Przyjęcie protokołu numer 37/21 z 37 sesji, która odbyła się na posiedzeniach w dniu 29 czerwca, 5 lipca oraz 6 lipca bieżącego roku. I w związku z tym punkt obecny 3 otrzymuje numer 4. A w punkcie 4 dodaje się podpunkt numer 2, czyli projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Chciałbym również poinformować, że wnioskodawcy zwołania dzisiejszej sesji nadzwyczajnej wyrazili pisemną zgodę na zmianę tego porządku obrad. W związku z czym chciałbym przejść do, jeżeli nie ma innych uwag oczywiście, to chciałbym przejść do głosowania nad przyjęciem porządku obrad z tymi zmianami, które przed chwilą odczytałem. Ćmiel Bartosz. Za. Giłka Marek. Jestem za. Gnojewski Tadeusz. Za. Goszczyński Maciej, jestem za. Korzeniewska Anna. Za. Ksepko Andrzej. Jestem za. Puch Halina. Jestem za. Łakomy Paweł. Jestem za. Mikłaszewicz Alfred. Jestem za.
Minkowska Maria. Jestem za. Ogonowska Anna. Jestem za. Piotrowski Krzysztof. Jestem za. Romanowski Piotr. Jestem za. Ryder Zdzisław. Jestem za. Szalla Dariusz. Jestem za. Świątkowska Magdalena. Jestem za. Terefenko Bożena. Jestem za. Towalewska Bogusława. Jestem za. Trojanowska Kamila. Jest nieobecna. Wilczyńska Katarzyna. Jestem za. Za. I Wojtanek Piotr. Jestem za. Stwierdzam, że porządek obrad z tymi zmianami został przyjęty jednogłośnie. W związku z tym chciałbym przejść do kolejnego punktu, czyli do przyjęcia protokołu numer 37/21 z 37 sesji Rady Miasta. Czy są jakieś uwagi do protokołu? Nie widzę, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Ćmiel Bartosz. Jestem za. Giłka Marek. Jestem za. Gnojewski Tadeusz. Jestem za. Goszczyński Maciej, jestem za. Korzeniewska Anna. Za. Ksepko Andrzej. Jestem za. Kuch Halina. Jestem za. Łakomy Paweł. Jestem za. Mikłaszewicz Alfred. Jestem za. Minkowska Maria. Jestem za. Ogonowska Anna. Jeszcze raz. Jestem za. Piotrowski Krzysztof. Jestem za. Romanowski Piotr. Jestem za. Ryder Zdzisław. Jestem za. Szalla Dariusz. Jestem za. Świątkowska Magdalena. Jestem za. Terefenko Bożena. Jestem za. Towalewska Bogusława. Jestem za. Trojanowska Kamila, nieobecna. Wilczyńska Katarzyna. Jestem za. I Wojtanek Piotr. Jestem za. Stwierdzam, że protokół numer 37/21 został przyjęty jednogłośnie. Kolejny punkt naszych obrad to podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę Rady Miasta Wałcz z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta Wałcz wotum zaufania za 2020 rok. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan Łakomy Paweł. Panie Przewodniczący, ja mam takie pytanie, czemu tak późno ten projekt uchwały, bo z tego co się orientuję, mamy 30 dni na przekazanie tej skargi. No i tak naprawdę to jest w przedostatnim dniu rozpatrujemy ten projekt. Powiem tak, mieliśmy mały problem z obsługą prawną. Były pewne tutaj takie sytuacje, o których nie chciałbym teraz mówić, natomiast pewien problem wystąpił i zanim sobie z nim poradziliśmy, to upłynęło troszkę czasu. Natomiast jesteśmy w terminie, tutaj termin nie jest zagrożony, wszystko jest zgodnie z prawem i jeżeli ta uchwała dzisiaj zostanie podjęta, skarga zostanie przekazana w terminie, nie ma tutaj żadnego zagrożenia. Proszę bardzo. To jeszcze mam jedno pytanie do paragrafu drugiego. W paragrafie drugim upoważniamy pana przewodniczącego do przekazania skargi wraz z aktami sprawy oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. Jak będzie wyglądała ta odpowiedź? Bo między innymi rzeczona skarga jest właśnie dotyczy braku uzasadnienia. Także też bym chciał wiedzieć po prostu jak będzie brzmiała odpowiedź na tą skargę? Na tę chwilę nie mogę udzielić takiej odpowiedzi, dlatego że dopiero po podjęciu uchwały tak naprawdę będę upoważniony do tego, żeby taką odpowiedź
przygotować i przesłać. Na tą chwilę nie mam takiego upoważnienia. Ta odpowiedź jest już właściwie gotowa. Ona zostanie również przesłana tutaj do strony skarżącej i wówczas będzie można się z nią zapoznać. Czy są jeszcze jakieś inne uwagi? Proszę bardzo, radny Piotr Wojtanek. Bardzo, panie przewodniczący. Z tego co wiem, pani Anna Korzeniowska zgłaszała się pierwsza, więc chciałbym oddać głos, a później, jeśli będzie taka możliwość, panie przewodniczący, to ja bym zabrał głos. Jak najbardziej. W takim razie proszę o zabranie głosu panią radną Annę Korzeniowską. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, pan burmistrz złożył skargę 29 lipca i od 29 lipca do 15 sierpnia, czyli w ciągu 18 dni, państwo wykonaliście tylko jedną czynność. Dlaczego taka opieszałość? Nie ma tutaj mowy o opieszałości. Tak jak mówię, wystąpiły problemy natury formalnej, natomiast jesteśmy w terminie zgodnym z prawem i tutaj nie ma żadnego zagrożenia. Tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli uchwała zostanie podjęta, to wszystkie terminy, które są wymagane, zostaną dotrzymane. Panie przewodniczący, ja chciałam odpowiedzieć jeszcze. Proszę bardzo. Z tego co wiem, to wyznaczenie radcy prawnego odbyło się bardzo szybko i państwo właśnie od tego momentu nic nie robili przez 2 tygodnie. To znaczy, kiedy się odbyło, ma pani taką wiedzę, kiedy się odbyło wyznaczenie radcy prawnego i jak to przebiegało, to proszę powiedzieć, bo i nie wprowadzać tutaj w błąd opinii publicznej, dlatego że to wyznaczenie właśnie radcy prawnego napotkało na pewne problemy. I w związku z tym troszkę to się opóźniło. Poza tym przypominam państwu, znaczy, że jest... ja bym chciała, żeby to państwo... Pani radna, nie udzieliłem pani głosu. Nie udzieliłem pani głosu. Proszę pozwolić mi dokończyć wypowiedź, jeżeli uznam, że jest pora, żeby pani zabrała głos, to wtedy poinformuję panią. W momencie, kiedy ustaliliśmy cały przebieg, jak będzie wyglądała obsługa prawna Rady Miasta, to wówczas od razu zostały te działania podjęte. I tak jak mówię, ta procedura wymagała również troszkę czasu. To wszystko jest w terminach zgodnych z prawem. Nie ma tutaj żadnego zagrożenia, że terminy nie zostaną dochowane. Proszę bardzo, pani radna. Proszę powiedzieć nam, w jakim okresie był pan na urlopie i czy w czasie pana urlopu były ważniejsze sprawy niż ta sprawa, ta skarga pana burmistrza? To nie jest przedmiotem dzisiejszej naszej dyskusji i dzisiejszych naszych obrad. Jeżeli są, proszę pan radny Piotr Wojtanek. Ja mam takie pytanie, bo z pana wypowiedzi, panie przewodniczący, usłyszałem, że odpowiedź już jest przygotowana. Czy jeśli dzisiaj podejmiemy tę uchwałę, to zakładam, że ta odpowiedź też zostanie przesłana wszystkim radnym? Tak, jeżeli ta w momencie, kiedy skarga wraz z odpowiedzią na skargę zostanie przesłana do sądu administracyjnego, mogę również przesłać wszystkim radnym do wiadomości, jeżeli jest taka wola, odpowiedź na skargę. Dziękuję bardzo. I tutaj liczę za przesłanie. Jeszcze widzę pan Andrzej Ksepko. No ja osobiście mam tutaj wątpliwości, bo tak, nie znamy odpowiedzi, głosujemy nad czymś oficjalnym, że odpowiedź zostanie udzielona, natomiast jaka odpowiedź zostanie udzielona, no to myślę, że tutaj przynajmniej część radnych nie ma pojęcia. Proszę bardzo, pani radna Bożena Tarapenko. Dziękuję. Ja myślę, że uchwała dotyczy tylko przesłania uchwały do sądu administracyjnego, a nie zapoznania się z uzasadnieniem. Uzasadnienie nie zależy tylko, zależy od radnych, ale przede wszystkim od kierownictwa rady, od przewodniczącego i wice. I myślę, że prawnik, który to przygotuje to w sposób prawidłowy. Właściwie nie ma sensu rozpatrywać, czy uchwała jest ważna, uzasadnienie jest ważne, czy nie. Nie jest częścią składową uchwały i myślę, że nie warto dyskutować. Dziękuję. Tak, szanowni państwo, chciałbym przypomnieć tylko, że ta uchwała jest w pewien sposób formalnością, dlatego że my nie dyskutujemy nad treścią skargi, nad sprawami, które są w niej zawarte.
nie możemy być jakby stroną we własnej sprawie, natomiast naszym obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa jest tylko i wyłącznie przekazanie w terminie tej skargi do sądu administracyjnego, który to właśnie rozpatrzy tę sprawę i finalnie wyda w tej sprawie wyrok. Radna Anna Korzeniewska, jeszcze widzę, chce zabrać głos. Dziękuję. Pani radna Bożena Terefenko tutaj nam powiedziała o uzasadnieniu, ale ja myślę, że problem nie polega w uzasadnieniu, tylko problem polega w udzieleniu odpowiedzi, a tej odpowiedzi, bo z tego co wiem, to do sądu powinna trafić skarga wraz z odpowiedzią. Ja tej odpowiedzi nie widziałam, nie wiem jak państwo radni, ale jeżeli myślę, że jeżeli powinniśmy w tej chwili głosować nad podjęciem tej uchwały, to skarga powinna iść do sądu wraz z odpowiedzią. I skarga, tak jak wspomniałem wcześniej, wraz z odpowiedzią do sądu trafi w terminie, który jest wymagany. Jeszcze widzę pan Paweł Łakomy chyba chciał zabrać głos. Panie przewodniczący, ale my nie znamy odpowiedzi. Ja nie wiem, nad czym mam głosować. I o tym już rozmawialiśmy wcześniej. Powiedziałem, że dopiero w momencie, kiedy ja zostanę upoważniony do sporządzenia takiej odpowiedzi, dopiero będzie mogła być ona przedstawiona. Ja proszę, na tę chwilę nie mam takiego upoważnienia, bo jeszcze uchwała nie jest. Odraczenie tej dzisiaj sesji, bo my nie znamy odpowiedzi. Nad czym mamy głosować? Ale jak odroczymy tę uchwałę, to tym Panie bardziej... Panie przewodniczący, proszę, wnoszę formalny wniosek o przesunięcie sesji nadzwyczajnej. Ponieważ nie znamy odpowiedzi na skargę. Jeżeli przesuniemy termin sesji, pani radna, tłumaczę to pani jeszcze raz, to i tak nie będzie pani mogła poznać tej odpowiedzi, dlatego że uchwała, która mnie upoważnia do takiej udzielenia takiej odpowiedzi, nie będzie podjęta. W związku z tym tego upoważnienia nie będę miał. Proszę bardzo, pan Paweł Łakomy. Ale rozumiem, że ma pan przygotowaną taką odpowiedź. Może pan ją w tej chwili przeczytać nam i wtedy będziemy wiedzieć po prostu, jakie jest stanowisko, jakie będzie pan reprezentował stanowisko przed sądem. Nie chciałbym się powtarzać, ale właśnie przed chwilą tłumaczyłem, że nie mam takiego upoważnienia. W momencie dopiero, kiedy uchwała zostanie podjęta, wówczas takie upoważnienie zostanie mi udzielone i dopiero wówczas będę mógł taką odpowiedź na skargę państwu rozesłać. Proszę bardzo. No ale jak mamy udzielić panu upoważnienia, jeżeli nie znamy treści odpowiedzi? No, jeżeli pan przedstawi tą odpowiedź, no to będziemy mieli pewność, czy udzielić panu takiego prawa pełnomocnictwa. Panie radny, ja nie wiem na czym polega tutaj problem. No przecież ja dosyć chyba precyzyjnie się wyrażam, że to upoważnienie zostanie mi udzielone dopiero w momencie podjęcia tej uchwały. I wcześniej takiego upoważnienia nie mam, także nie mogę tego zrobić, bo byłoby to niezgodne z procedurą, także to tylko tyle. Widziałem, że pan Marek Giłka również się zgłaszał. Ja bym apelował do pewnych radnych o pewną konstrukcyjność i trzymanie się pewnej rzeczywistości. Otóż tematem uchwały jest przekazanie do sądu administracyjnego i to jest najważniejsze. My głosujemy nad tym, co mamy przekazać, ponieważ każda uchwała musi, to wiemy o tym, mieć uzasadnienie, więc to uzasadnienie będzie, ale to jest uzasadnienie wtórne. Najważniejsze, żeby to trafiło do sądu administracyjnego. Ja to chodziło w tym przypadku między innymi burmistrzowi, a my po prostu jak gdyby zgadzamy się na to i powinniśmy to przegłosować. I ja jakoś nie bardzo rozumiem tej dyskusji, bo pan przewodniczący Goszczyński wyjaśnił chyba trzykrotnie to samo, że dopiero ta dzisiejsza uchwała oprócz przekazania będzie się wiązała z jego upoważnieniem do napisania tego uzasadnienia, czy ma, czy nie ma. No powiedział, że ma, ale na pewno teraz nie może tego pokazać. No i no nie wiem, o czym my dyskutujemy tutaj. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pani radna Anna Ogonowska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja składam formalny wniosek o zamknięcie dyskusji i przejścia do procedowania nad uchwałą. Jeżeli jest z nami pan mecenas, ja chciałbym też zadać pytanie. Padł wcześniej wniosek formalny radnej Anny Korzeniewskiej o co prawda niedoprecyzowany jeszcze, ale o odroczenie tej sesji. Czy taki wniosek możemy poddać pod głosowanie? Jeśli tak, to w jakiej formie miałoby to się odbyć? Znaczy, no myślę, że ten wniosek trzeba poddać pod głosowanie, no bo jednak wniosek formalny wpadł. Natomiast nie rozumiem pytania, w jakiej formie to miałoby się odbyć, bo
Czy taki wniosek musi być w pierwszej kolejności, jakby musi być na niego wyrażona zgoda przez wnioskodawców zwołania dzisiejszej sesji, czy jest to czynność zbędna, tylko należy od razu... Myślę, że nie, że tutaj akurat to nie jest związane z samym porządkiem obrad, tylko z kwestią ciągłości sesji, więc może być poddany bez tej zgody pod głosowanie. Także myślę, że dla zachowania warunków formalnych należy ten wniosek przegłosować. To w takim razie przechodzimy do głosowania. Tylko prosiłbym panią radną o doprecyzowanie swojego wniosku. To odroczenie miałoby być do którego dnia i do jakiej godziny ewentualnie? Wnoszę o przesunięcie sesji nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, ponieważ nie znamy odpowiedzi na skargę i chcemy się zapoznać z odpowiedzią na skargę. Jakiś termin? Do kiedy ma ta sesja być przez... No nie wiem, bo musimy chyba podjąć uchwałę do 28, to nie wiem, do momentu, kiedy zostaniemy zapoznani z odpowiedzią na skargę. I żebyśmy się zmieścili w terminie do 28. Pani radna, już tłumaczyłem, jak wygląda procedura. Myślę, że nie będę kolejny raz tego powtarzał. Proszę wskazać termin, do kiedy to, na kiedy miałaby sesja być... Kiedy miała być dokończona? Do kiedy? Do 28. Na godzinę? Przypominam, na że godzinę 10 również. 28 to jest sobota? Przepraszam, to do 27. 27. Jutro godzina 10 również. Dobrze, w takim razie poddaję pod głosowanie wniosek pani radnej Janny Korzeniewskiej o, chyba tak to należy nazwać, o przerwę w obradach do dnia 27 sierpnia do godziny 10. Bartosz Chmiel. Za. Marek Giłka. Przeciw. Tadeusz Gnojewski. Przeciw. Goszczyński Maciej, jestem przeciw. Pani Anna Korzeniewska. Jestem za. Pan Andrzej Ksepko. Jestem za. Pani Halina Kuch. Jestem przeciw. Pan Paweł Łakomy. Jestem za. Pan Alfred Mikłaszewicz. Jestem przeciw. Pani Maria Minkowska. Jestem przeciw. Pani Anna Ogonowska. Jestem przeciw. Pan Krzysztof Piotrowski. Jestem przeciw. Pan Piotr Romanowski. Jestem przeciw. Pan Zdzisław Ryder. Jestem przeciw. Pan Dariusz Szala. Jestem za. Pani Magdalena Świątkowska. Jestem za. Pani Bożena Terefenko. Jestem za. Pani Bogusława Towalewska. Jestem przeciw. Pani Kamila Trojanowska jest nieobecna. Pani Katarzyna Wilczyńska. Jestem przeciw. I pan Piotr Wojtanek. Jestem przeciw. Twierdzam, że przy 7 głosach za i 13 przeciw wniosek formalny pani Anny Korzeniewskiej o przerwę w obradach do 27 sierpnia do godziny 10 nie został podjęty. W związku z tym chciałbym poddać pod głosowanie drugi wniosek formalny złożony przez radną Annę Ogonowską dotyczący zakończenia dyskusji i przejścia do głosowania nad projektem uchwały. Czy można jeszcze przed zakończeniem dyskusji? Jeżeli w kwestii formalnej to tak, jeżeli w sposób innej formie to nie bardzo. Chodzi mi tylko o to, żeby może pan radca prawny jeszcze się wypowiedział w tej kwestii, czy my możemy mieć przedstawione to uzasadnienie, a jeśli nie, to prosiłbym chociaż pana przewodniczącego o przedstawienie ewentualnie swojego stanowiska, mniej więcej jak to uzasadnienie jest przygotowane. Panie mecenasie, proszę bardzo o zabranie głosu. Znaczy, nie ma formalnej przeszkody ku temu, żeby to uzasadnienie
inaczej tą odpowiedź przedstawić, no to jest jakaś tam pewnie kwestia dobrego obyczaju, bo zazwyczaj w radach się przed głosowaniem tego typu dokumenty pokazuje radnym, natomiast no też inaczej, też nie ma takiego obowiązku, żeby to pokazać. No tutaj jest kwestia tak naprawdę uchwały o przekazaniu, natomiast odpowiedź na skargę jest elementem wtórnym w stosunku do tej uchwały i tak jak powiedziałem, no jest to tylko kwestia jakiegoś tam obyczaju. W takim razie przechodzimy do głosowania nad wnioskiem formalnym Anny Ogonowskiej dotyczącym zakończenia dyskusji i przejścia do głosowania. Pan radny Bartosz Śmiel. Przeciw. Pan Marek Giłka. Za. Tadeusz Gnojewski. Za. Goszczyński Maciej, jestem za. Pani Anna Korzeniewska. Jestem za. Pan Andrzej Ksepko. Jestem przeciw. Pani Halina Kuch. Jestem za. Pan Paweł Łakomy. Jestem przeciw. Pan Alfred Mikłaszewicz. Jestem za. Pani Maria Minkowska. Jestem za. Pani Anna Ogonowska. Jestem za. Pan Krzysztof Piotrowski. Jestem za. Pan Piotr Romanowski. Jestem za. Pan Zdzisław Ryder. Jestem za. Pan Dariusz Szala. Jestem przeciw. Pani Magdalena Świątkowska. Jestem przeciw. Pani Bożena Terefenko. Przeciw. Pani Bożena Terefenko. Dobry, przeciw. Pani Bogusława Kowalewska. Jestem za. Pani Kamila Trojanowska jest nieobecna. Pani Katarzyna Wilczyńska. Jestem za. I pan Piotr Wojtanek. Jestem przeciw. Stwierdzam, że przy 7 głosach przeciw i 13 za wniosek formalny radnej Anny Ogonowskiej został przyjęty. W związku z powyższym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi na uchwałę Rady Miasta Wałcz z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie nieudzielenia burmistrzowi miasta Wałcz wotum zaufania za 2020 rok. Pan Bartosz Śmiel. Wstrzymuję się. Pan Marek Giłka. Jestem za. Pan Tadeusz Gnojewski. Jestem za. Goszczyński Maciej, jestem za. Pani Anna Korzeniewska. Jestem za. Pan Andrzej Ksepko. Jestem za. Pani Halina Kuch. Jestem za. Pan Paweł Łakomy. Jestem za. Pan Alfred Mikłaszewicz. Jestem za. Pani Maria Minkowska. Jestem za. Pani Anna Ogonowska. Jestem za. Pan Krzysztof Piotrowski. Jestem za. Pan Piotr Romanowski. Jestem za. Pan Zdzisław Ryder. Jestem za. Pan Dariusz Szala. Jestem za. Pani Magdalena Świątkowska. Pani Magdalena Świątkowska. Nie słychać. Pani Magdo. Mikrofon. Proszę włączyć mikrofon. Halo. Słychać mnie? Tak. Ja jestem za. Pani Bożena Terefenko. Jestem za. Pani Bogusława Towalewska. Jestem za. Pani Kamila Trojanowska jest nieobecna. Pani Katarzyna Wilczyńska. Jestem za. I pan Piotr Wojtanek. Jestem za. Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym uchwała została podjęta. Przechodzimy do
kolejnego punktu naszych obrad, czyli do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 rok. Czy są jakieś uwagi do zaproponowanego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Pan Bartosz Śmiel. Za. Pan Marek Giłka. Jestem za. Pan Tadeusz Gnojewski. Za. Goszczyński Maciej, jestem za. Pani Anna Korzeniewska. Jestem za. Pan Andrzej Ksepko. Jestem za. Pani Halina Kuch. Jestem za. Pan Paweł Łakomy. Jestem za. Pan Alfred Mikłaszewicz. Jestem za. Pani Maria Mikowska. Jestem za. Pani Anna Ogonowska. Jestem za. Pan Krzysztof Piotrowski. Jestem za. Pan Piotr Romanowski. Jestem za. Pan Zdzisław Ryder. Jestem za. Pan Dariusz Szala. Jestem za. Pani Magdalena Świątkowska. Jestem za. Pani Bożena Terefenko. Jestem za. Pani Bogusława Towalewska. Jestem za. Pani Katarzyna Wilczyńska. Jestem za. I pan Piotr Wojtan. Jestem za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Szanowni Państwo, porządek sesji został wyczerpany. Na podstawie paragrafu 48 ustęp 1 Statutu Miasta Wałcz zamykam nadzwyczajną 39. sesję Rady Miasta Wałcz. Dziękuję.